Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Opolu, gdzie gościem jest pan poseł Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej. I o rozpoczęcie tej konferencji bardzo proszę przewodniczącego Adama Szłapkę. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że jestem w Opolu, bo mamy naprawdę dzisiaj cudowny dzień, 2 października. Piękna, słoneczna pogoda, ale przede wszystkim jesteśmy wszyscy naładowani bardzo mocno energią po niesamowitym wydarzeniu, Marszu Miliona Serc, który odbył się wczoraj w Warszawie. Trudno powiedzieć jednoznacznie, ile było ludzi. Ja byłem na autobusie, miałem okazję zobaczyć to z góry i moim zdaniem było znacznie, znacznie więcej ludzi niż 4 czerwca, a już wtedy ta frekwencja była niesamowita. Moim zdaniem, chociaż nie jestem specjalistą, szczerze mówiąc, obliczenia, było więcej niż milion osób. Niesamowita atmosfera, piękne, uśmiechnięte twarze ludzi, którzy już nie tylko wierzą, ale są absolutnie przekonani o tym, że w Polsce 15 października nastąpi przełom, nastąpi zmiana na lepsze. To jest ostatnia prosta kampanii wyborczej. Ostatnia prosta. Zostało niecałe 2 tygodnie, bo w piątek 13 października o północy kończy się kampania wyborcza. No i my dzisiaj jesteśmy w Opolu, żeby wesprzeć niesamowicie pracującego Witka Zębaczyńskiego, który naprawdę tutaj cudu dokonuje. Ale chciałbym powiedzieć to, że my dzisiaj, każdy z nas jest sztabem wyborczym lepszej Polski. Każdy z nas może dołożyć cegiełkę do tego, żeby Polska była lepsza, bardziej otwarta, lepiej zorganizowana. Polska, w której władza buduje wspólnotę, a nie szczuje jeden na drugiego. Polskę, w której władza jest transparentna, która jest dostępna dla obywatela, a nie kłamie. Mówię o kłamstwie w sposób zupełnie otwarty, bo to dziś kolejny proces wygrała pani poseł Agnieszka Pomaska z kłamczynią, z Anną Zalewską, która tutaj niedaleko na Dolnym Śląsku już niejedną aferę ma za sobą, a teraz kłamała w sprawie Agnieszki Pomaski. Tak samo jak Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki ma już 2 wyroki za kłamstwo. Ja przed chwilą przyjechałem do Państwa z Katowic i tam pytaliśmy na ulicach, w końcu jakby nie było wyborców Mateusza Morawieckiego, bo on stamtąd startuje, jakie mają pierwsze skojarzenie z Mateuszem Morawieckim w jednym słowie. W jednym słowie to jest właśnie kłamca dla mieszkańców Katowic. Ale ten wspaniały dzień, wczoraj, Marsz Miliona Serc, otwarty, z wielką energią, z niesamowitymi ludźmi, możemy zestawić z tym, co się działo w katowickim spotku. W katowickim spotku, skądinąd w przepięknym obiekcie, został stworzony bunkier, ogrodzony setkami funkcjonariuszy policji, zmuszonych do tego, żeby pilnować komfortu Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież nie o bezpieczeństwo tu chodzi, tylko o to, żeby się nikt tam nie zbliżył. No i powiem szczerze, te zaciśnięte zęby złości, ta frustracja wylewająca się z każdego przemawiającego polityka, no to przypomina się tylko jedno powiedzenie na to, bo przecież miliony publicznych pieniędzy są wydawane na tą kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze szczęścia nie dają. Nas jest po prostu więcej. Ta kampania jest z całą pewnością nierówna. Mamy do czynienia z 2 miliardami wydanych bezpośrednio na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Mówię tu o mediach tak zwanych publicznych, a w istocie rzeczy partyjnych. Mamy miliony przepuszczone przez spółki Skarbu Państwa. Mamy wykorzystywane do kampanii wyborczej ministerstwa. A po naszej stronie są dobre emocje ludzi. I jest program. 100 konkretów. 100 konkretów, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest program dla przedsiębiorców. Jest oczywiście program dla kobiet, jest program dla, są propozycje związane z energią, z ochroną środowiska. Jest realny program na pierwsze 100 dni. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, po tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam w wystąpieniu Morawieckiego 40 minut, ponad 50 razy padło słowo Tusk. PiS nie ma programu. Ich jedynym programem jest antytusk. Nie mają nic do zaproponowania. My mamy 100 konkretów, mamy energię. Mamy determinację, jesteśmy przekonani, że Polska 15 października będzie lepsza, ale jeszcze te ostatnie 2 tygodnie, każdego dnia będziemy walczyć na ulicach po to, żeby to zwycięstwo opozycji, to zwycięstwo lepszej Polski było po prostu mocniejsze.
bardzo dziękuję przewodniczącemu Adamowi Szłapcy za ciepłe słowa i wyrazy uznania mojej pracy poselskiej, głównie w aspekcie kontroli poselskich i ścigania wszelkich pisowskich afer. To jest zupełne wynaturzenie polskiej rzeczywistości, że to my, posłowie opozycji, musimy posługiwać się narzędziami prokuratorskimi, musimy pisać, tak jak przewodniczący Adam Szłapka, wnioski o dostęp do informacji publicznej po to, żeby pokazywać, jak na przykład finansowane są media rządowe. Chcę z tego miejsca, w obecności jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej, pod napisem "Witamy w stolicy polskiej piosenki", złożyć jedno zobowiązanie. Zobowiązanie dla wszystkich entuzjastów demokracji i pluralizmu. Chcę powiedzieć, że dzień po wyborach rozpoczniemy bardzo zacięty proces reformy mediów publicznych. To jest niedopuszczalne, żeby nasza flagowa marka opolska, jaką jest Opolski Festiwal Polskiej Piosenki, stawała się ofiarą tak zwanej beki. Niestety za czasów Jacka Kurskiego, za czasów rządów PiS-u i tego przejęcia przekazu w mediach publicznych, również nasz festiwal i nasza lokalna marka, najważniejsza marka, bardzo ucierpiała. Dlatego obiecuję Państwu z tego miejsca i w tej obecności, że przyszły Festiwal Polskiej Piosenki będzie znowu atrakcyjny dla widzów, będzie pozbawiony wszelkiego rodzaju prób, cenzury, manipulowania przekazem artystów. Chciałbym również, chcę tego bardzo, żeby wrócił hip-hop o pole dla osób młodych, entuzjastów całego tego nurtu muzycznego i tej popkultury i naprawdę solidny kabaret, w którym wszyscy Opolanie, wszyscy mieszkańcy Polski, którzy będą oglądać ten festiwal, mogli się pośmiać z każdego polityka, który robi coś głupiego. Do tej pory tutaj cenzura nie pozwalała przez te ostatnie lata właśnie na to, żeby nawet sobie pożartować z obecnej władzy. Chcę jeszcze powiedzieć, że reforma mediów publicznych, w szczególności telewizji publicznej, jest moim zdaniem jednym z najważniejszych przedsięwzięć przed opozycją demokratyczną, dlatego że dzisiaj wiemy już, że PiS nie jest teflonowy. Jego całe poparcie oparte jest na kopule, takiej kopule antyrakietowej, którą rozpościera nad działaniami PiS-u telewizja publiczna. Gdyby w telewizji publicznej mogli Państwo oglądać i słuchać o wszystkich aferach PiS-u, które z Adamem Szłapką, z Darkiem Jońskim, z Michałem Szczerbą, Katarzyną Lubnauer, Moniką Rosą demaskujemy, PiS miałby dzisiaj 8% poparcia. Dlatego tak niezbędne jest, żeby wprowadzić mechanizm gwarantujący to, że publiczne pieniądze konsumowane przez publicznego nadawcę będzie gwarantował obiektywny przekaz i zdejmiemy tą kopułę ochronną nad partią rządzącą. Nie mamy wątpliwości, że przekazy w telewizji publicznej, również w TVP3 Opole, są robione stricte pod oczekiwania, nieformalne oczekiwania płynące z Nowogrodzkiej czy z innych centrów decyzyjnych. Świadczy o tym konstrukcja materiałów, w których zasada jest jedna: lukier, laurka dla PiS-u, potem szatan Tusk, wiceszatan Zębaczyński. Tak na przykład to wygląda w TVP3 Opole. I jesteśmy przekonani, że dyktatura, która dzisiaj przez politologów została określona mianem spin dyktatury, czyli oparta na powielaniu nieprawdziwych informacji, chronieniu władzy przez publicznych nadawców, niestety może być tylko pokonana przez ludzi w wyborach, ponieważ sama nie jest zdolna do reformy. I kiedy to się już stanie, zapewnimy telewizję, która będzie w sposób rzetelny informowała o wszystkich sukcesach, błędach i aferach władzy, każdej władzy, niezależnie czy to jest ekipa dzisiaj rządząca, czy poprzednia. Może być bardzo trudno odbudować wizerunek, moim zdaniem trwale uszkodzony, mikrofonów z napisem TVP bądź TVP Info, ale dołożymy wszystkich starań, by poprzez restrukturyzację tych spółek przede wszystkim pożegnać propagandzistów paskowych oraz tych wszystkich sługusów władzy i zapewnić ludziom normalny, rzetelny przekaz, czyli wpuścić świeże powietrze w eter i na ekrany telewizorów. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Mówicie Państwo dzień po wyborach, ale żeby była jasność, nic się takiego 16 października nie stanie. Dzień po powołaniu nowego rządu. Ja wiem, o co Pan pyta. My sobie oczywiście zdajemy sprawę, że wyniki będą ogłoszone 16-17 października. 30 dni jest czasu na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu.
I zdajemy sobie sprawę z tego, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu będzie pewnie około 14-15 listopada, ale 15 października, 16 zmieni się bardzo wiele. I warto w tym kontekście poczytać Timothy'ego Snydera, 21 lekcji demokracji. Ale... Dziś jest cała, proszę poczekać, dziś jest cała masa ludzi, których w sposób zrozumiały naprawdę boją się tej władzy. My dzisiaj są takie sytuacje, że ktoś chce powiesić baner, ale mówi, wie pan, chętnie powiesiłbym pana baner, ale właśnie czekam na rozpatrzenie wniosku kredytowego w banku PKO BP. W związku z tym, wie pan, co ja się boję, albo ja pracuję w, no nie wiem, w lasach państwowych i chętnie bym powiesił baner, ale wie pan, boję się o swoją pracę. Znamy przypadki ludzi, którzy zrobili sobie zdjęcie gdzieś tam z którymś z polityków opozycji i pracowali w którejś spółce Skarbu Państwa i następnego dnia zostali wezwani do swojego przełożonego i bez powodu zostali wyrzuceni z pracy. I mówimy tutaj o pracownikach ministerstw, mówimy tutaj o prokuratorach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zmieni się 15 października. Ludzie się przestaną po prostu bać. I to już będzie zasadnicza zmiana. Zobaczy pan, zobaczycie wszyscy państwo. Jestem pewien, że już to się dzieje we wszystkich ministerstwach, że kadra kierownicza i średniego szczebla kierowniczego robi wszystko, żeby puścić niszczarki, żeby ukrywać wszystkie dowody na temat tego, co się działo przez te ostatnie lata, czy w mediach tak zwanych publicznych, czy w różnego rodzaju ministerstwach. Natomiast powiedział mi pewien były polityk Prawa i Sprawiedliwości i to jest moje też przesłanie do wszystkich tych, którzy w tych niszczarkach starają się utopić jak najwięcej materiałów. Pamiętajcie, że zawsze, kiedy chodzą niszczarki, chodzą też kopiarki i w każdym z tych ministerstw są na pewno bardzo przyzwoici ludzie, którzy na pewno zachowali bardzo wiele dokumentów, które posłużą jako dowody w rozliczeniu tych ludzi. Więc ja rozumiem, że formalnie zacznie się bardzo duża zmiana w momencie, kiedy zostanie wybrane nowe prezydium Sejmu, zostanie powołany rząd, ale innym, lepszym krajem Polska będzie już 15 października i naprawdę jestem w stanie panu zagwarantować. Ale najbliższe posiedzenie Sejmu będzie jeszcze w starym składzie, nie obawiacie się tego? Nie, się w ogóle oddać. Jest zapowiedziane. By to dobrze wybrzmiało, czyli że telewizja tak zwana publiczna będzie w rękach Koalicji Obywatelskiej, będzie także rozliczać ewentualne afery Koalicji Obywatelskiej. No tak to do tej pory było, nie wiem czy pan pamięta, no to pan jest właśnie z telewizji publicznej? Tak. No to chcę panu powiedzieć, że w czasach, kiedy telewizja publiczna była telewizją publiczną, to afera Rywina, która utopiła Lewicę i rząd Leszka Mirela, była na żywo transmitowana także w TVP. Też tak było, jak pamiętam, jeżeli się weźmie jakąkolwiek podział dostępu do czasu antenowego, to proporcje były naprawdę, naprawdę równe. I wie pan co, ja jeszcze rozmawiałem też z byłym dziennikarzem na przykład w telewizji Poznań. W czasach, kiedy rządziła Platforma, koalicja Platformy i PSL-u, jak Jarosław Kaczyński przyjechał do Poznania, całe jego wystąpienie było transmitowane, ponieważ był wtedy liderem partii opozycyjnej i było to oczywiste, że media publiczne mają taką misję, że muszą transmitować i muszą dawać wszystkim równe prawa. Niech pan nie żartuje. Dzisiaj to nie jest, to nawet się nie ociera o żadną równość. Dzisiaj jest tak, że jakby jest to absolutnie tuba propagandowa. I powiem panu tak, żadna praca nie hańbi, oprócz tej dla TVP. Zostaliśmy zaproszeni na konferencję. Zawsze państwa zapraszamy. Bo ja bym was nie zapraszał, szczerze mówiąc. Jesteśmy pluralistycznymi politykami, tylko chciałbym się doczekać jakiegokolwiek rzetelnego materiału, a nie takiego jak wczoraj o 18.30 na przykład, ale to już inna para butów. Prosimy następne pytanie. Ja mam jedno pytanie. Dzień dobry. W każdej komisji wyborczej są przedstawiciele opozycji. W akcji Pilnujemy Wybor, którą organizowaliśmy, jest ponad 60 tysięcy osób zgłoszonych. No i jakby będziemy na bieżąco zbierać wszystkie protokoły z każdej, nawet z każdej komisji wyborczej, wpisywać dane, robić zdjęcia tych protokołów i przesyłać bezpośrednio do systemu, także my będziemy mieli na bieżąco wszystkie wyniki wyborów. Ja nie wierzę w to, że te wybory zostaną na poziomie liczenia głosów sfałszowane. To jest dzisiaj moim zdaniem niemożliwe. Natomiast prawdą jest,
że kampania wyborcza została już dzisiaj, jest nierówna i została sfałszowana. Na przykład mamy tutaj przedstawiciela PiS-u, który dzisiaj jest pod taką marką. No i jakby widzimy, jak na przykład został pokazany 13 miliona sali w telewizji TVP. Największe wydarzenie tego typu w Polsce od lat. 300 milionów na zasięgu w internecie. Wielkie zaangażowanie ludzi. W TVP nie było to na żywo pokazywane. Dopiero była ta konwencja zabunkrowana Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Kaczyński, nie mając już żadnego pomysłu na Polskę, mówił tylko o Tusku. Dzisiaj PiS nie ma żadnego programu. Żadnego. Dzisiaj programem PiS-u jest tylko antytusk. Więc ta kampania wyborcza już jest nierówna. Już w 2019 roku OBWE, czyli no trudno mówić, że to jest organizacja związana z opozycją. Tak, oczywiście. OBWE pisało o tym, że wybory w Polsce były wolne, ale nierówne. W 2020 było tak samo i teraz też tak jest. Przecież no jakby nie jest normalne to, że wiadomości o godzinie 19.30 są jednym wielkim spotem. Mamy gigantyczną aferę. Pytał pan jakiegokolwiek polityka Prawa i Sprawiedliwości o to, ile kosztuje wiza na bazarze w New Delhi? Jak to jest w ogóle możliwe, że są w Polsce politycy, którzy byli w stanie za pieniądze sprzedać nasze bezpieczeństwo? No bo to jest nic innego jak rozstrzelenie naszej granicy. I mało tego, że nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polaków. I wpuszczać w sposób niekontrolowany ludzi, także takich, którzy byli pod względem antyterrorystycznym niesprawdzonych. Oni byli w stanie za te pieniądze sprzedać bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, bo rozszczelnili strefę Schengen. Strefa Schengen polega na tym, że państwa umawiające się rzetelnie pilnują swoich zewnętrznych granic po to, żeby obywatele mogli korzystać z jednej z czterech podstawowych wolności Unii Europejskiej. Zadał kiedykolwiek pan pytanie jakiemukolwiek politykowi Prawa i Sprawiedliwości? Nie miałem okazji. Im się w ogóle nie da zadać za pytań. Za murem. Im się w ogóle nie da żadnego pytania zadać, bo wie pan co? Ja miałem dzisiaj spotkanie. Na początku za murem. Dwa dni temu organizowałem duże wydarzenie, taką rozgrzewkę, próbę generalną przed marszem Miliona Serc w Poznaniu. Do każdego można było podejść, było setki osób, żadnych płotów, żadnych barierek. Rok wcześniej w Kurniku pod Poznaniem był Jarosław Kaczyński. Wie pan ilu funkcjonariuszy strzegło jego komfortu, bo przecież niebezpieczeństwa, tylko dlatego, żeby nikt nie mógł podejść do niego i zadać pytanie. 200 funkcjonariuszy, kilkadziesiąt pojazdów strzegło jego komfortu. Nie da się zadać pytania Jarosławowi Kaczyńskiemu. Co więcej, nawet pan nie jest w stanie zadać pytania Jarosławowi Kaczyńskiemu, jakby tutaj przyjechał, bo pan jest za nisko postawionym funkcjonariuszem w TVP, bo tam musi dopiero być, trzeba być Koleckim, Adamczykiem albo Parejrą, żeby zbliżyć się do Jarosława Kaczyńskiego. No nie sądzę, żeby pan zdążył awansować tej hierarchii. Bardzo dziękujemy za państwa obecność. Dziękuję.